U podnóża gór zabytkowe chałupy i inne drewniane budynki otoczone drzewami. Napis: Muzeum Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna. Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego. Drewniany kościół. Z dwuspadowego dachu wznosi się niewielka wieża na sygnaturkę zwieńczona baniastym hełmem. W drzwiach kościoła stoi Krzysztof Leksycki. W tej pięknej scenerii zabytkowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, sprowadzonego tu z tokarni na terenie zubrzyckiego skansenu, będzie miał miejsce 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej. O szczegółach powiem wewnątrz świątyni, a więc wejdźmy do środka. Krzysztof Leksycki przemierza mroczny przedsionek. Siedzi na ławce w nawie, mówi do kamery. Tegoroczna edycja festiwalu ukaże nam się w trzech odsłonach. Pomiędzy 14 i 28 lipca trzy koncerty będą rozbrzmiewać w tych pięknych wnętrzach XVII-wiecznego kościółka. Barokowy ołtarz. I tak rozpoczniemy 14 lipca koncertem kameralnym. Obraz Matka Boska Śnieżna. W którego programie znajdą się utwory Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Ludziego Boccheriniego. Usłyszymy kwintety smyczkowe i kwartet fletowy. W tym koncercie wezmą udział połączone siły dwóch muzycznych rodzin. Rodziny Borelli z Rzymu oraz rodziny Leksyckich z Zubrzycy. Muzycy z Rzymu goszczą na festiwal od samego początku. Wspólnie zakładaliśmy ten festiwal i cieszę się, że w tym roku ponownie wracają w te progi. Anna Armatis Borelli, Gianfranco Borelli, a także ich córka skrzypaczka Rosa Borelli. Kolejny koncert odbędzie się 20 lipca w sobotę. Wtedy wystąpią uczestnicy warsztatów skrzypcowych, młodzi adepci sztuki, laureaci wielu konkursów skrzypcowych. Koncert ten odbędzie się też tutaj w kościele, tak jak wspomniałem, 20 lipca w godzinach popołudniowych. Napis: godzina 17. Całość festiwalu zamknie koncert w dniu 28 lipca w niedzielę, w którym wystąpi wielokrotny uczestnik już tego festiwalu, Lex Family Ensemble, z programem Bałkańskie ślady w muzyce kameralnej. Parapet chóru zdobią płaskorzeźby w żywych barwach. Dwa tygodnie muzyki w kościele w skansenie w Zubrzycy przed nami. Festiwal organizowany jest przez Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Napis: wstęp wolny. Serdecznie zapraszam do Zubrzycy w tych dniach. Będzie mnóstwo wrażeń muzycznych w pięknych okolicznościach przyrodniczych i architektonicznych. Warto w tym czasie być w Zubrzycy. Pozdrawiam, Krzysztof Leksycki. Napisy na planszy wystąpił Krzysztof Leksycki, dyrektor artystyczny 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej. Muzyka: Antonio Vivaldi, koncert na rekorder C-dur, część druga, Largo, w wykonaniu Lex Family Ensemble. Kamera i montaż: Leszek Janiszewski.